A to kładeczka, którą po tylu latach idę. Trzeba było spacerów badawczych, żeby się przejść. By swoje prace wystawiali. Ludzie przychodzą latem do parku z dziećmi, oglądaliby, no i byłoby przyjemny, spożyteczny, no. Ktoś by kupił. Można by było trochę potargować, zaznajomić się wtedy. O, pewnie, że tak, ale to by było fajne, nie? Ale tutaj na tych uliczkach to często panowie przesiadywali, tacy starsi, spotykali się, no i właśnie mieli ze sobą szachy i sobie tutaj grali, tu na tej alejce. Ja muszę, dlatego że ja jestem z innej dzielnicy. I tutaj rzadko, jak zrobili park, to rzadko przechodziłam. Kiedyś byłam tylko na cmentarzu, jak był tutaj jeszcze cmentarz na tym terenie. A w chwili obecnej to rzeczywiście jest dla mnie nowość. Widzę, zaskoczyło mnie to, że jest pięknie. Dziękuję. Była akcja sprzątania parku Kopernika, więc my, to najbliższa szkoła techniczno-chemiczna i inne szkoły, przychodziły tu grabić liście. I to się tonami wywoziło te liście. No i tutaj, krawiąc kiedyś liście, zgubiłam swój piękny pierścionek. To zresztą jeszcze nie był mój, tylko mojej mamy. I no to była tragedia. Myślałam, że dostanę barwy, ale jakoś mi się upiekło. Pierścionka nie znalazłam nawet w tych miejscach, gdzie grabiłam liście. Ale teraz idziemy i znajdziemy, będziemy szukać. Tak, będziemy szukać. No, zobaczcie, już coś tu się świeci. Pierścionek? Ojej, proszę, masz taki, niech na paluszek wejdzie. Oczko ci! O Jezu! Oczko trochę małe. Dobrze, że przy okazji renowacji parku zadbano również o dzieci. Postawiono nowe. Tutaj na tym właśnie do zabawy, wstawki. Drogą Tomasz, zawsze myślałam, żeby piaskownice. I spacerując takim maluchem możemy. My być zadowolone i dzieci również, bo będą miały nieco urozmaicenia.